Marcin Fijołek, studio telewizyjne w Polsce.pl. Zapraszamy już na popołudniową odsłonę naszego programu, a razem ze mną w studiu państwa i moim gościem jest Krzysztof Łapiński, rzecznik pana prezydenta, minister w kancelarii głowy państwa. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, pan pracuje dzisiaj dla pana prezydenta Andrzeja Dudy, ale partyjną legitymację Prawa i Sprawiedliwości cały czas ma pan w kieszeni. Dobrze mówię? Tak, jestem pracownikiem Kancelarii Prezydenta, urzędnikiem i jestem także członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj nic się nie zmieniło. Nie ma takiego wymogu, żeby jak się przechodzi do Pałacu Prezydenckiego, żeby składać legitymację partyjną. Musiałem oczywiście złożyć legitymację poselską, bo tych dwóch funkcji nie można łączyć, ale tutaj takie nie ma. I zresztą w przeszłości u poprzednich prezydentów też było tak, że ministrami w kancelarii były także osoby, które równocześnie były członkami tej czy innej partii. To byli członkowie Platformy Obywatelskiej, więc tutaj nie ma ani żadnych obostrzeń prawnych, ani nawet takiej czy czegoś takiego zwyczaju, że nagle się tutaj oddaje legitymację czy zawiesza członkostwo, więc to jest rzecz, która jest rzeczą normalną i powiem więcej, że nie jestem jedynym ministrem, który ma legitymację partyjną. Żaden to zarzut z mojej strony, jeśli chodzi o państwa członkostwo, pana członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości, ale pytam dlatego, że właśnie jako polityka tej partii chciałbym dzisiaj spytać, może na chwilę wychodząc z roli rzecznika, choć będzie to zapewne trudne, jak pan jako właśnie polityk Prawa i Sprawiedliwości patrzy na ostatnie zmiany w rządzie, w pewnych rozłożeniu nowych akcentów, w pewnym zwrocie czy kursie ku centrum, jaki objęła dobra zmiana? Rozumie pan ten kurs? Znaczy, to faktycznie mi trudno jest się odnosić do takiej bieżącej oceny politycznej, abstrahując od tego, że jestem rzecznikiem pana prezydenta. Mogę powiedzieć jedno, że każda partia, przynajmniej partia rządząca na pewno, stara się pozyskać jak największą liczbę wyborców, bo to jest oczywiste, żeby rządzić, a tym bardziej rządzić samodzielnie, bez koalicji, trzeba poszerzać swój elektorat i myślę, że to nie jest łatwe zadanie, bo trzeba poszerzać elektorat o nowe środowiska czy o nowe grupy społeczne, nie zapominając o tych grupach społecznych czy o tym elektoracie, który jest elektoratem stałym, twardym, który od wielu lat głosuje za tą partią. Ale myślę, że dzisiejsze sondaże Prawa i Sprawiedliwości, te dzisiaj, te sprzed miesiąca, czy dwóch, czy trzech, pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość potrafi pozyskiwać nowych wyborców. Kiedyś, jak Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji, ja pamiętam, mówiono często i publicyści często pisali, że jest taki szklany sufit, że PiS nie jest w stanie przebić 30%. No, a dzisiaj nie tylko, że w trakcie wyborów przebił znacząco te 30%, bo 37,5% Prawo i Sprawiedliwość uzyskało, to no, dzisiaj w sondażach to jest ponad 40%, często 45%, więc to pokazuje, że polityka, którą prowadzi rząd, te zmiany, które są wprowadzane, pozyskują nowych wyborców i to jest chyba czymś naturalnym i pewnie te zmiany służą temu, by pozyskać nowych wyborców centrowych? Nie, znaczy myślę, że przede wszystkim te zmiany służą Polsce i Polakom, a dzięki tym zmianom wielu tych, którzy nie głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, dzisiaj mówią, że o, Prawo i Sprawiedliwość to jest partia, na którą warto popierać. Ja sam często rozmawiam, chyba z 2 tygodnie temu jechałem z panem taksówkarzem i pan taksówkarz mówił, że głosowałem kiedyś na Platformę, głosowałem nawet na prezydenta, na panią Gronkiewicz-Waltz, ale po tym, co się okazało z prywatyzacją warszawską, po tym całym złodziejstwie, więcej na nich nie zagłosuję, głosuję na Prawo i Sprawiedliwość, bo Prawo i Sprawiedliwość zwalcza mafię prywatyzacyjną, wprowadza 500+ i dawał konkretne przykłady, także to też konkretne działania Prawa i Sprawiedliwości, rządu, wcześniej Beaty Szydło, teraz Mateusza Morawieckiego, sprawiają, że nawet ludzie, którzy wcześniej nie głosowali, mówią, no ta partia jednak coś robi, na czymś im zależy, ma jakieś pomysły. To prawda, panie ministrze, ale powiedział pan też słusznie, że trzeba stworzyć pewną równowagę między otwarciem się na nowe środowiska, ale też troską o ten twardy, stały elektorat, jaki ma Prawo i Sprawiedliwość. I pytanie z tej perspektywy, czy ostatnie zmiany zostały należycie wytłumaczone temu twardemu elektoratowi, który najbardziej zaangażowany także podczas kampanii wyborczej? Ale proszę też pamiętać, że ostatnie zmiany były zmianami personalnymi. Prawo i Sprawiedliwość czy rząd nie wprowadzało żadnych zmian programowych czy w sferze światopoglądu, wartości, które by były przeciwko temu, co wcześniej głosiło. No nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość nagle o 180 stopni
obróciło swoje czy poglądy, czy powiedziało, że nie wiem, teraz nie będziemy, że teraz nie będziemy wspierać polskich rodzin i kończymy 500+, a będziemy, nie wiem, odpuścimy sprawę reprywatyzacji warszawskiej czy innych rzeczy, tylko będziemy teraz się, nie wiem, ładnie wyglądać, uśmiechać. Nie, takich zmian nie ma. Doszło do pewnych korekt personalnych, związanych też ze zmianą premiera, natomiast ja są też w przestrzeni publicznej rzucane pomysły, czy takie, które mają przyciągnąć nowych wyborców. Trochę akcenty kładzione na może na inne rzeczy, no tak, nie, walka ze smogiem, elektromobilność, wyłącznie... rzeczy, ale to nie są rzeczy, które też by zrażały ten twardy elektorat, bo przecież nie wiem, czy walka ze smogiem, czy jakieś czy mocne postawienie na gospodarkę w żaden sposób nie powinno zniechęcać twardego elektoratu. Zgadza, panie ministrze, tylko że to nie są pewne zmiany, ale no, pozbawienie funkcji premiera bardzo lubiany w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości Beaty Szydło, pozbawienie funkcji ministra obrony narodowej cenionego i lubianego w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości Antoniego Macierewicza, to są zmiany poważne, mimo że, tak jak pan mówi, być może kursu nie zmieniono bardzo o 180 stopni, ale jednak to są wyraźne sygnały mówiące o tym, że no, coś jest jednak zmieniane. I mam pytanie, czy no pan jako też wyborca Prawa i Sprawiedliwości, bo pewnie głosował pan na tę partię w wyborach ostatnich jako członek PiS, czuje pan, że jest to wyjaśnione tak, jak trzeba? Co więcej, nie tylko głosowałem, ale brałem udział w kampanii i sam startowałem. Natomiast proszę też pamiętać, że to co od początku mówili liderzy Prawa i Sprawiedliwości, prezes Jarosław Kaczyński i nawet pani premier Beata Szydło, że to nie jest tak, że ktoś w tym rządzie jest przyspawany do stołka i jest powiedziane, że przez całą kadencję będzie. Było mówione jasno, że jeśli będzie trzeba dokonać pewnych zmian, bo będzie trzeba, nie wiem, postawić akcenty na pewne inne kwestie, czy ktoś, nie wiem, uzna, że te dwa lata dokonał to, co miało, te zadania, które mu wyznaczono, to przyjdzie ktoś inny. No, zmiany personalne w polityce są czymś, nie chcę powiedzieć, że codziennym, ale czymś częstym. Te zmiany się dokonały. One, proszę zauważyć, że dokonały się dość w spokojnej atmosferze. Nie było żadnych rozłamów, nie było tak, że nie wiem, upadała koalicja, czy posłowie wychodzili. Proszę zauważyć, jak postąpiła pani premier Beata Szydło. Bardzo spokojnie podeszła do tych zmian. Co więcej, została w tym rządzie funkcji wicepremiera, więc jeśli patrzeć na takie modelowe zachowanie, no to tutaj te zmiany odbyły się w sposób spokojny, w żaden sposób nie zagrażały stabilności tego układu rządowego. Panią premier, że to rzeczywiście być może wyglądało to modelowo, rzeczywiście pani premier wykazała się niezwykłą pokorą jak na politykę, ale z panem ministrem Macierewiczem już nie do końca. No, pan minister sam mówił w wywiadzie, że dla TVP Info, że o dymisji dowiedział się od pana ministra Szczerskiego w Pałacu Prezydenckim. Mam wrażenie, że sprawa pana ministra, dymisji pana ministra, jest trochę jak gorący kartofel. Politycy PiS wskazują na pana prezydenta jako odpowiedzialnego za te zmiany. Prezydent umywa ręce, mówi, że przecież zmiany dokonuje pan premier, a nie prezydent. Prezes Jarosław Kaczyński milczy. Nie ma odpowiedzialnego, kto wziąłby na barki, na własną, mówiąc kolokwialnie, klatę tę decyzję. Bo to nie jest kwestia jakiejś odpowiedzialności. Te zmiany wszystkich ministrów, a więc także pana ministra Macierewicza, dokonały się w pewnym porządku konstytucyjnym. Był wniosek pana premiera. Pan premier też wcześniej przedstawił panu prezydentowi wolę takich, a nie innych zmian. Pan prezydent się do tych zmian przychylił, więc na gruncie konstytucyjnym tak to wyglądało. Wniosek pana premiera o odwołanie 6 ministrów i powołanie nowych. No a wiemy też, że żeby pan premier złożył taki wniosek, musiał te sprawy mieć uzgodnione w swoim zapleczu partyjnym. I to jest oczywiste, więc ta zmiana się dokonała w taki sposób, jaki to przewiduje konstytucja. Ale i pan, więc... ja wiemy, że to nie jest, i nasi słuchacze i widzowie wiedzą, że to nie tylko chodzi o kwestię techniczną, bo prawnie oczywiście wszystko było zgodnie z porządkiem. Tak jak pan mówi, konstytucja, wypełnione zostały wszystkie postulaty czy punkty, które przy zmianie rządu pojawiają się w konstytucji, ale mowa o takiej trochę kuchni politycznej. Rzeczywiście pan minister Macierewicz otrzymał dymisję z rąk pana ministra Szczerskiego. No nie wygląda to, przyzna pan, poważnie. Nie, przepraszam bardzo. Uporządkujmy. No, ja nie wiem, kto kiedy się dowiedział pan minister, natomiast... Ja tylko powtarzam jego słowa. Ja wiem, ale no, nie jest rolą prezydenta, że tak powiem, zawiadamiać kogoś, że będzie dymisjonowany, bo od tego jest albo premier, albo liderzy partyjni. Natomiast sam akt przyjęcia tych odwołań, dymisji, odbył się w Pałacu Prezydenckim, odbył się w gabinecie pana prezydenta. Ministrowie wszyscy, którzy przyszli, minister Waszczykowski, Radziwiłł i Strzeżyńska, otrzymali te
akt dymisji od pana prezydenta, natomiast wiadomo było, że obie strony, i strona rządowa, i z Pałacem Prezydenckim uzgodniły, że to odbędzie się bez udziału kamer. Natomiast dotychczas takie uroczystości były przynajmniej zdjęciowo udokumentowane. Wiem, ale to jest tak, że nie każdy może, to nie jest też moment, gdzie każdy by chciał może dymisję otrzymywać na przy świetle kamer. My to uszanowaliśmy, ale jeśli chodzi o taką kulturę polityczną, to się to nie było tak, że ktoś komuś wręczył, nie wiem, wysłał pocztą. Odbyło się to bezpośrednio w gabinecie prezydenta. Te akty były wręczane przez prezydenta. Prezydent też wszystkim ministrom podziękował za ciężką pracę. Także jestem przekonany, że tutaj żadnego dyspektu nie było. Oczywiście to było, to nawet to spotkanie przecież nie trwało 5 minut, tylko dłużej. Była też pan prezydent z każdym z ministrów miał możliwość rozmawiać. To była jak na takie sytuacje, wiadomo, że to nie są łatwe tak po ludzku sytuacje. No to się odbyło zgodnie ze wszelkimi regułami, standardami, tak żeby tutaj nikt nie odczuł despektu. Natomiast mówię, na prośbę i to po uzgodnieniach dwóch stron uznaliśmy, że tutaj nie będziemy robić z tego, nazwijmy, takiego show medialnego, ale nie, też nie było tutaj żadnych. To jak pan, panie ministrze, odbiera takie słowa czy tezy części polityków Prawa i Sprawiedliwości, komentatorów również, które sugerują, że to pan prezydent wywarł na tyle dużą presję na rządzie, na środowisku politycznym Prawa i Sprawiedliwości, które niejako wymusiło dymisję pana ministra Macierewicza. Przywołuje się tutaj pamiętne słowa o tych ubeckich metodach nagrane gdzieś nieoficjalne. Przywołuje się też choćby słowa pana ministra Solocha, który kiedyś zaapelował o to, że no pan prezydent powinien mieć wpływ w nowej konstytucji na wybór szefa MON. Ale proszę zauważyć, że miesiąc czy półtora miesiąca wcześniej, w grudniu, odbywało się powołanie nowej Rady Ministrów, tej Rady Ministrów, której szefem został pan Mateusz Morawiecki. Tam zostali powołani wszyscy ministrowie, także pan minister Macierewicz, tą nominację wręczał też pan prezydent Andrzej Duda. Nie, to nie był teatr. Było taka, była rozmowa z panem premierem Morawieckim. Pan premier Morawiecki przedstawił, jakie zmiany planuje dokonać w składzie Rady Ministrów. Swego rodzaju taka konsultacja z prezydentem, ale wiadomo było, że już przyszedł na tym etapie, kiedy też pewne rzeczy ma uzgodnione ze swoim zapleczem partyjnym, i doszło do takich zmian. Proszę też zauważyć, że po pierwsze minister Błaszczak, który zastąpił ministra obrony narodowej, to jest osoba i w środowisku Prawa i Sprawiedliwości, a wcześniej Porozumienia Centrum, działająca od wielu lat, także to jest osoba, która jest, można powiedzieć, i bardzo znana, i też myślę, że szanowana przez elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Proszę też na końcu pamiętać o słowach pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który 10 kwietnia zwrócił się podczas jednej z miesięcznic smoleńskich do, no, no przede wszystkim chyba do wyborców Prawa i Sprawiedliwości, że zaufajcie nam, że idziemy tą samą drogą, że cele się nie zmieniły. Na końcu naszym celem jest silna Polska. Ja to odebrałem jako przynajmniej wyczucie tego, że część elektoratu nie jest pewna tych zmian, nie jest przekonana do tych zmian. Ale no, jak pojawiają się jakieś zmiany, to zawsze one rodzą pytania, dlaczego, po co, jak, jest element jej niepewności. No, każda zmiana, czy to polityczna, czy w życiu, budzi pewien czy niepokój, jak to będzie wyglądało, no bo w jakiś sposób burzy to, co było dotychczas. No, może nie burzy, ale no, zmienia. I takie słowa z ust prezesa padły, który wyjaśnił, że proszę zobaczyć, że to są, czyli w skrócie mówiąc, zmiany personalne, ale te zmiany w żaden sposób nie wpływają na to, że nie wiem, nagle Prawo i Sprawiedliwość będzie tą formacją, która nie wiem, w zakresie bezpieczeństwa będzie się opowiadać, żeby nie wiem, armia była silna, nie miała, żeby na tą armię nie było pieniędzy i będziemy jeszcze ją zmniejszać. Nie, no, cel ministra Błaszczaka, który też ma poparcie pana prezydenta, ten cel dotyczący polskiej armii, to jest polska silna armia, dobrze uzbrojona, dobrze przeszkolona i mająca odpowiednie środki. Czyli puentując ten wątek, nie było presji pana strony pana prezydenta w sprawie dymisji Antoniego Macierewicza. Nie było żadnych presji, niektórzy mówią o jakichś szantażach, wymuszaniu. Nic takiego nie miało miejsca. To jeszcze dopytam o jedną kwestię. Jak pan odbiera takie tezy, jak choćby Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że po sytuacji z lipca, kiedy to pan prezydent zawetował dwie ustawy o reformujące wymiar sprawiedliwości, zmieniła się sytuacja polityczna, w której funkcjonujemy. Dzisiaj Adam Bielan w poranku 7-9 mówił mi, że no właśnie, jest pewne wyemancypowanie się pana prezydenta, pewne wybicie na niezależność, w związku z tym między innymi te zmiany w rządzie. Nie chciałbym odnosić się do jakichś konkretnych słów. Do tezy. Powiem jedno, że pan prezydent
pamięta, z jakiego obozu się wywodzi, pamięta, w jaki obóz zgłosił go jako kandydata na prezydenta, i o tym nie zapomina. I przecież program, w którym szedł prezydent do wyborów, i program, w którym szło Prawo i Sprawiedliwość do wyborów, jest w wielu aspektach taki sam, już nawet nie tożsamy, a taki sam. I o tym prezydent nie zapomina. Natomiast nie zapomina o wyborcach tych twardych. Natomiast oczywiście, że nie. Natomiast dzisiaj proszę zauważyć, że jeśli spojrzymy na 2,5 roku urzędowania pana prezydenta, bo już za chwilę będzie 2,5 roku, półmetek kadencji, to większość spraw, na którym zależało Prawa i Sprawiedliwości, większość spraw, które wypełniały zobowiązania wyborcze, czy prezydenta, czy Prawa i Sprawiedliwości, zostało przez prezydenta pomyślnie zaprobowanych podpisem pod ustawami. Ostatnio chociażby ustawa dotycząca wyborów samorządowych, ale wcześniej wiele ważnych ustaw, skrócenie wieku emerytalnego, 500+, podniesienie składki emerytalnej, dezubekizacja. Wiele takich aspektów, nie wiem, dlaczego się tego nie dostrzega, że w wielu sprawach zasadniczych, które ja tutaj nawet wyliczyłem, tych spraw jest więcej, pan prezydent wspierał obóz dobrej zmiany, dlatego że to samo obiecał, te same rzeczy obiecał i tych rzeczy też dotrzymuje, więc ja bym tylko zwrócił się z takim apelem, żeby też patrzeć na prezydenturę całościowo, nie przez pryzmat jednego czy drugiego weta, które miało miejsce, ale nawet jak te weta miały miejsce, to prezydent przygotował dwie ustawy, które realnie zmieniają wymiar sprawiedliwości, bo dzisiaj rozpoczyna się procedura wyłaniania nowej Krajowej Rady Sądownictwa, będą zmiany na podstawie tych ustaw też w Sądzie Najwyższym. Nie zadrżała panu prezydentowi ręka przy proszę patrzeć na całość prezydentury. Nie zadrżała panu prezydentowi ręka przy podpisywaniu tych zmian, no bo tutaj też dużo kontrowersji, skrócenie kadencji w KRS-ie, najprawdopodobniej skrócenie też kadencji w Sądzie Najwyższym. Pierwszej pani prezes. Nie ma skrócenia kadencji w KRS-ie, jest ta ustawa wypełnia pewne wytyczne czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówił, że obecne przepisy ustawowe są niezgodne z konstytucją, bo sędziowie w KRS-ie mają de facto, ich kadencja rozpoczyna się w różnym czasie, nie ma są indywidualne, to po pierwsze, po drugie nie ma też skrócenia kadencji Sądu Najwyższego, jest wprowadzony wiek emerytalny, a więc obiektywna przesłanka, obiektywne kryterium. I co więcej, ten wiek jest taki sam dla kobiet i mężczyzn, 65 lat, mówię o sędziach oczywiście, Sądu Najwyższego, natomiast jest możliwość zgody pana prezydenta po wcześniejszym wniosku takiego sędziego, że po osiągnięciu 65 lat będzie mógł dalej orzekać, więc tutaj nie ma żadnego skracania kadencji sędziów Sądu Najwyższego, natomiast zostały wprowadzone ważne rzeczy, jak skarga nadzwyczajna, jak izba dyscyplinarna, więc wszystkie te rzeczy, na których zależało i prezydentowi, ale także i obecnemu rządowi. Ale już Wiesław Johan, pan sędzia, który reprezentuje pana prezydenta w Krajowej Radzie Sądownictwa, mówił, że to no nie do końca mu się podoba ta forma zmian w KRS-ie, że te powinni jednak ci sędziowie dokończyć swoje kadencje, nawet jeśli są one gdzieś dzisiaj niezgodne z prawem do końca. Ale zdaje się, że większość sędziów te kadencje kończą się chyba w najbliższych tygodniach. To może trzeba mu pozwolić. Ale to pewnie zanim procedura wyboru sędziów się zakończy, to praktycznie chyba się jedno z drugim nałoży, więc to tutaj, a tutaj przede wszystkim patrzmy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który też nałożył, który też uznał, że tutaj trzeba dokonać zmian ustawowych i tą kadencję ujednolicić, także, ale proszę też, wracając jakby też do wcześniejszego pytania, zauważyć, że te ustawy, które zgłosił pan prezydent, w znacznej mierze wypełniają i zobowiązania wyborcze Prawa i Sprawiedliwości z kampanii i prezydenta. One są trochę się różnią z poprzednio zawetowanymi. Nie ma tych elementów, które prezydent krytykował, ale wiele rzeczy, które dają możliwość prawdziwych zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości, w sądownictwie, w tych ustawach jest. I dlatego jeśli się ocenia prezydenturę Andrzeja Dudy, to trzeba patrzeć na całe te ponad 2 lata współpracy, na całe 2,5 roku urzędowania i 2 lata ponad współpracy z obecnym obozem rządowym. To na koniec, panie ministrze, pytanie o wczorajszy pobyt pana prezydenta w Nowym Jorku. Dzisiaj głowa państwa wraca, Andrzej Duda już jest pewnie gdzieś nad Polską albo już w Polsce. Pytanie o to, jak sprawić, żeby to polskie członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ nie spełzło na niczym, nie skończyło się na takich ładnych, ogólnych słowach, ale wywołało jakąś realną zmianę, realny konkret dla polskiej dyplomacji, dla Polski. No, samo uczestnictwo w tym gronie przez 2 lata też już jest pewnym, czy wyróżnieniem, czy pewnym instrumentem, którym właśnie można wykorzystać do podnoszenia rangi statusu Polski w świecie. To po
pierwsze, no i trzeba oczywiście to umiejętnie wykorzystać, bo to jest pewien instrument. Pan prezydent był właśnie dzisiaj, już w tym momencie wracam, tak jak pan mówi, już za chwilę pewnie samolot będzie lądował, bo był na sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ, na sesji otwartej. To była taka inauguracja naszego uczestnictwa w Radzie Bezpieczeństwa. Pan prezydent wygłosił dość ważne przemówienie dotyczące między innymi kwestii bezpieczeństwa, nierozprzestrzeniania broni jądrowej, ale przez kolejne miesiące my też będziemy zgłaszać swoje czy pomysły, postulaty, którymi Rada Bezpieczeństwa będzie się zajmować, a za kilka miesięcy pan prezydent znowu uda się do Nowego Jorku, bo wtedy na kilka miesięcy to Polska będzie przewodniczyć Radzie Bezpieczeństwa ONZ. A wszystkie te wysiłki głowy państwa i polskiej dyplomacji będą mogli państwo zobaczyć na antenie w polsce.pl, w portalu w polityce.pl, na łamach tygodnika sieci. Krzysztof Łapiński, rzecznik pana prezydenta, minister w kancelarii głowy państwa. Dziękuję uprzejmie za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. I zachęcam do pozostania z nami, bo już po krótkiej przerwie kolejna rozmowa. Państwa i moim gościem będzie Barbara Piwnik.